W dzisiejszym odcinku zobaczymy, jak powstają drabiny. Zaczynamy! Drabina to proste narzędzie, które pozwala nam wejść na niewielką wysokość, żeby wykonać niezbędne czynności. Musi być lekka, stabilna, powinna się łatwo rozkładać. Współczesne drabiny najczęściej produkowane są ze stopów aluminium i stali. Przeznaczone są do użytku domowego i profesjonalnego. Posiadają rozwiązania pozwalające na bezpieczne użytkowanie, takie jak ryflowane szczeble, pasy zabezpieczające przed nadmiernym rozsunięciem, stopki antypoślizgowe czy stabilizatory, zapewniające odpowiednią szerokość podstawy. Żeby zobaczyć, jak wygląda produkcja drabin, odwiedziliśmy polskiego producenta. Firmę Drabest z Mnikowa, położonego nieopodal lotniska w Balicach oraz autostrady A4. Drabiny wytwarza się tu od 30 lat, a proces odbywa się na 15 liniach produkcyjnych. Drabest jest jednym z czołowych producentów drabin w Polsce. Naszymi flagowymi produktami są drabiny domowe oraz drabiny przemysłowe, których łącznie sprzedajemy około 1 000 000 sztuk w ciągu roku. Zobaczmy, jak przebiega proces produkcji. Zaczynamy od przygotowania projektu wybranego modelu. Podczas projektowania konstruktorzy muszą wziąć pod uwagę m.in. wymiary geometryczne oraz wytrzymałość produktu. Bezpieczeństwo drabin to jeden z najważniejszych aspektów użytkowania. Do wyprodukowania drabiny potrzebne będą m.in. profile aluminiowe i stalowe o określonym przekroju. Z taśmy stalowej powstaną takie komponenty jak podesty, strzemienia czy zaczepy. Zaczynamy od produkcji drabin wielofunkcyjnych. Najbardziej popularne z nich to drabiny trzysegmentowe. Proces zaczyna się jednocześnie w dwóch miejscach w pełni zautomatyzowanej linii. Z jednej strony przygotowywane są pobocznice. Profile automatycznie ładowane są na linię. Dalej wykonywane są otwory technologiczne. W tym samym czasie z drugiej strony przygotowywane są szczeble. 6-metrowe profile przekazywane są do piły, gdzie odbywa się cięcie na sztuki. Dalej pobocznice i szczeble łączone są w sekcji montażowej. Szczeble umieszczane są we wcześniej przygotowanych otworach pobocznic. Wyoblenia kształtowane w sekcji nitującej to sposób na bezpieczne zakończenie szczebla. Cały segment jest już prawie gotowy. Trzeba go jeszcze uzbroić w stopki antypoślizgowe. Montowane są również komponenty pozwalające rozłożyć drabinę do pozycji A, czy blokujące maksymalne wysunięcie segmentu. Po połączeniu trzech segmentów montowane są m.in. ogranicznik oraz paski zabezpieczające przed rozsunięciem drabiny. Zerknijmy jeszcze na produkcję drabin domowych. Składają się one z dwóch części, frontowej oraz podpory. Te główne elementy produkowane są z aluminiowych profili, które trzeba odpowiednio zagiąć. Wykonywane są też otwory technologiczne do zamontowania podpory, podestów, stopni oraz pasków. Stopnie również wykonywane są z profili aluminiowych. Widzimy, jak cięta jest odpowiednia długość. Ich zakończenia uzbrajane są plastikowymi osłonkami. Do części frontowej montowane są stopnie oraz podest. Stopnie są nitowane. Po połączeniu części frontowej z podporą uzyskujemy gotową drabinę. W zakładzie produkowane są też drabiny stalowe. W części frontowej, inaczej niż przy drabinach aluminiowych, stopnie są spawane. Na koniec drabina jest oklejana i owijana folią termokurczliwą, co uchroni ją przed warunkami zewnętrznymi, zanim trafi do klienta. Wyprodukowane drabiny zgodnie z przepisami BHP muszą spełniać wymagania określone w europejskich normach. Dlatego w laboratorium sprawdzane są wymiary produktu oraz wytrzymałość. Na podstawie pozytywnych wyników kontroli zwalniana jest dana partia produkcyjna. Rocznie Drabest produkuje około 1 000 000 drabin. Prawie połowa z nich trafia na eksport. Dostępne są w sklepie internetowym drabest.pl, w hurtowniach oraz największych sieciach handlowych w niemal całej Europie.